Witam na kanale Wymyśl Zrób. Dzisiaj będę testował torbę, ale nie byle jaką, bo podobno najlepszą na świecie. A jest to torba firmy Vetopropak i podobno też jest bardzo pojemna. Sprawdzę, czy moja skrzynka elektryczna zmieści się do tej malutkiej torby. No dobra, czyli tak, tutaj mamy torbę Vetopropak, model TPLC. Zobaczmy sobie, jak ona wygląda. Bo moim zdaniem jest naprawdę całkiem solidna. Ma bardzo, to bardzo dużo przegródek. Ogólnie spoko, bo ta torba po prostu stoi. Czyli mamy tak, duża przegródka. Tutaj mamy bardzo, to bardzo dużo różnego rodzaju przegródek, jakichś kieszonek. Co mi się bardzo podoba, że tu jest nawet taki hak do zawieszenia, nie wiem, na drabinę albo coś. Spoko to wygląda. Widziałem, że ogólnie te torby są używane przez, może nie, że ogólnie przez elektryków, ale jak gdzieś widziałem jakieś zdjęcia, to zawsze tutaj były takie sprzęty typowo elektryczne. No i dlatego sobie tak pomyślałem, że spróbuję tutaj zmieścić swoje narzędzia, które używam do tematów elektrycznych. Z tyłu mamy jakieś przegródki, kieszonki. Tu jest taka solidna rączka. Tu mamy miejsce na miarę zwijaną. Tutaj tak samo. Tu jakieś uchwyty. To jest na przykład takie ciekawe rozwiązanie, taki pasek, na który zaczepiamy taśmy izolacyjne albo jakieś takie rolki. Spoko. Jest naprawdę taka bardzo solidna. Tutaj nawet jest jakieś wykończenie skórki. No to chyba dlatego, że jak po prostu otwieramy, to otwieramy za to. I zazwyczaj mamy brudne łapy na budowach. No i żeby to się nie brudziło, albo żeby można było łatwo to wyczyścić, no to jest to zrobione ze skóry. Spoko. Przeszycia są mocne, te zamki tutaj też są takie bardzo masywne. No nie wiem, no jak miałbym określić jednym zdaniem, to jest naprawdę bardzo, to bardzo solidna torba. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał. Kliknij subskrybuj i naciśnij dzwoneczek. Co jest ważne, że na tą torbę jest, znaczy na tą, no ogólnie na produkty Vetopropak jest 5 lat gwarancji. I u dystrybutora polskiego możecie zgłosić awarię, tak, tam powiedzmy, nie wiem, jakąś wadę i on to może za Was zgłosić u producenta, ewentualnie możecie to we własnym zakresie sami wysłać, ale jak ja bym coś kupował od dystrybutora w Polsce, to raczej bym chciał, żeby on to załatwiał za mnie, a nie żebym ja tam musiał pisać do Ameryki, ale wiem, że jeżeli coś się stanie, to piszecie do dystrybutora i on Wam to ogarnie. Więcej szczegółów na temat, jak wygląda proces reklamacyjny, było poruszane w tym filmie z Budmy. Także jakbyście byli zainteresowani, to jeszcze raz zachęcam, żebyście sobie go sprawdzili. Jakby to można było fajnie rozwiązać. W sumie już mi mało co zostało. Muszę jeszcze zmieścić takie pudełeczko, ale je chyba zaraz sobie przesypię, także myślę, że nie będzie problemu. No i zaraz Wam pokażę, co ja tutaj zmieściłem. Tu mam jeszcze parę wolnych przegródek, a na pewno by mi się przydały zapasowe nożyki i paski zaciskowe, czyli trytytki. O, nawet dodatkowo wepnę sobie taki pas, a czy nie taki pas, tylko to jest taki drucik w oplocie. Ale z racji tego, że mamy tutaj mnóstwo jakichś różnych uchwycików, zaraz Wam pokażę, no chociażby tutaj jest jeden uchwyt, tu mam drugi, tu jest trzeci. Fajnie, że to jest wszystko tak jakby pionowo ustawiane i tak jakby zamykamy, otwieramy i od razu widzimy, gdzie co jest. Ja nie mówię, że skrzynki to są złe rozwiązania, bo je bardzo lubię, no tylko jednak kurde no, to jest troszeczkę mniejszy gabaryt. No i w sumie spoko. No mówię, no ktoś, komuś musi się podobać takie coś, tak? Bo wiadomo, no to jest zupełnie co innego, ale jeśli mówimy o tematach elektrycznych, no to myślę, że do elektryki jak najbardziej takie coś się nadaje. Tutaj jeszcze mamy uchwyt, tu coś możemy jeszcze wpiąć. Tutaj mamy taką kieszonkę otwieraną. Dosyć pojemną. Kurde.
spoko. Ta drobnica, no i tak, fajnie byłoby to w takich, kurde, właśnie... Nie wiem, zaraz zobaczymy. Pomyślałem troszeczkę, nie znalazłem, znaczy no w sumie nie wpadł mi do głowy lepszy pomysł niż przewiercenie tych pudełeczek i no i zamontowanie ich tak z boku, tak jak te taśmy. Także zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Szkoda, że nie mam jeszcze jednego takiego paska, bo mi się bardzo przydał, ale... Wtedy bym sobie to zapiął tutaj, nie? Też na takiej klamerce. Ale mam chyba karabinczyki, to po prostu zapnę to na karabinczyk i też będzie ok. O. No, muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że wszystko się zmieści. A mało tego, część rzeczy, znaczy no, nie wszystko wrzuciłem, bo na przykład, o, tego nie wrzucałem, bo, znaczy no w sumie tych szczypców, bo one mi się raczej w elektryce nie przydadzą. Szczypce jedne mam, nożyk, w sumie wziąłem sobie inny. Parę rzeczy też podokładałem, bo tego wcześniej nie miałem w tej skrzynce. Jakąś taśmę większą, jakieś inne pierdoły. Wydaje mi się, że udało mi się zrobić pełnowartościową, taką podręczną, nie wiem jak to nazwać nawet, torebkę, tak? Torebkę elektryka. No i co? Muszę przyznać, że spoko. Zobaczę jeszcze, jak to wagowo, bo sama ta walizka nie jest lekka. Kurde, zobaczymy, czy... Sprawdzę sobie wagę. Dobra, walizka waży powyżej 5 kg, bo wyskakuje mi błąd, ale to... To też chyba będzie ważyło powyżej 5 kg. O, też jest error. Także nie zważę Wam tego, no ale jeżeli torba z narzędziami waży... No nie, no jest troszkę cięższa, no to sama ta walizka z tymi narzędziami, no na pewno byłaby dużo cięższa niż ten zestawik. Teraz pokażę Wam, co tutaj wpakowałem i jak to wygląda. Tak szybciutko przejdziemy, żebyście sobie zobaczyli też funkcjonalność tej torebki. No to tak, z boku mam jakieś szczypce, kombinerki, wyciąganie, cyk. Tutaj mamy taki pasek z taśmami, bardzo fajne rozwiązanie. No i analogicznie zrobiłem sobie we własnym zakresie pudełeczka z końcówkami. Można to sobie przepiąć tutaj, no i wtedy mamy dostęp do kieszonki z tyłu. Z tyłu mam nożyk, latarkę, poziomiczkę, klej, ołóweczki. Tutaj mam, co to jest, cyna, tak? Cyna do lutowania, bo jakieś takie tematy elektryczne dobrze jest sobie tym zabezpieczać. Z drugiej strony mam sprzęty do izolacji, do ściągania, do skurowania. Tutaj nożyk specjalny, metróweczka, czy tam taśma miernicza. Tutaj mam takie rzeczy luźne, tak? Jakieś tam troszeczkę małych pasków, no i różnego rodzaju jakieś tam szybkozłączki, kostki wago i inne rzeczy. Wrzucę tutaj może jeszcze jakiś taki malutki notesik, żeby móc coś zapisywać. To może być dobry pomysł. Naprawdę, ta kieszeń jest zarąbiście pojemna. Już myślałem, że nie ma miejsca, a dorzuciłem jeszcze taki zestawik trytytek i jeszcze karteczki weszły, także spoko. Coś do pisania jest tutaj. No i od frontu. Nożyczki, małe szczypczyki, młotek, miernik, wago, zestaw końcówek do śrubokręta. Spoko. Naprawdę, kurde, jestem zaskoczony. Łomik, tutaj jest jeszcze jedno do skurwania. I co jest ciekawe, że tu nie ma czegoś takiego, że jest wszystko tak jakby wrzucone, napchane, bo tu wszystko ma swoje miejsce. Popatrzcie, tutaj no, to... Chodzi o to, że tu jest bardzo dużo właśnie takich różnych przegródek. Myślałem, że jak to powciskam, to będzie takie mega ściśnięte i będzie problem, żeby coś wyciągnąć. No ale zobaczcie, wyciągam sobie cyk, odkładam, pach. Chcę wyciągnąć sobie klucz. O, wypadły trytytki. No ale to wydaje mi się wszystko kwestia przyzwyczajenia. No i to jest spoko, że tutaj naprawdę musimy troszeczkę pokombinować i pogłówkować.
Ale tutaj możemy zrobić naprawdę takie typowe wymyśl i zrób, ewentualnie wymyśl i ułóż. No, zaraz zobaczymy. To jeszcze wyjdzie pewnie w praniu, jak zacznę używać. Może coś pozmieniam, ale wydaje mi się, że nie ma tragedii. I co jest fajne właśnie, to zaraz wam pokażę ten hak. No i teraz zobaczmy. Tu jest jeszcze taka malutka przegródka. No i tu sobie wcisnąłem takiego malutkiego knipeksika. Nie wiem, czy to jest lepsze rozwiązanie niż trzymanie narzędzi w skrzynkach. No bo tu musimy się przyzwyczaić do tego, że wszystko mamy tak jakby na wierzchu, nie? Ale w przypadku tematów elektrycznych, no to w sumie spoko, że nie ma tego tak jakby gdzieś pochowanego, tylko wszystko jest pod ręką. Nie wiem, mi się podoba, będę korzystał. A jeśli wy jesteście zainteresowani innymi produktami od Vetopropak, to odwiedźcie stronę polskiego dystrybutora, czyli torby-narzędziowe.pl, bo naprawdę to jest jedna z wielu, bardzo wielu toreb, jakie są w ofercie tej firmy. No i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że jest dosyć wysoka cena za ich produkty, no ale naprawdę widać, że jest to bardzo, ale to bardzo solidne i porządne rozwiązanie. No i też trzeba pamiętać o tym, że mamy 5 lat gwarancji. Także mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę, subskrypcję. Zachęcam do sprawdzenia innych filmów. Resztę informacji będziecie mieć w opisie. Na razie, cześć.